Cześć, Szymon. Czy witaj się z widzami? Cześć. Słuchaj, wymyśliłem dzisiaj, że nakręcimy taki filmik Dzień z Instalatora, czyli będziemy pokazywać, co tam się u nas po kolei dzieje. Co ty myślisz? Dobry pomysł? Dobry, ja prawie właśnie zaspałem. No jak, Szczepan, udało się? Tak, po 7,99. Miłe zaskoczenie, inwestor powoli zaczął rozkładać samemu instalację. Inwestor wymyślił sobie tak, uparł się, że zrobi centralę w warstwie sufitu poddasza. Zakładamy przedłużki na puszki, nie stosujemy silikonu, bo nie ma takiej potrzeby. Połączenie jest bardzo szczelne. Spokojnie, nie nerwowo. Próbujemy nałożyć, trzymając kruciec oczywiście od dołu. Plus dodatkowo zamontowana centrala, strasznie nietypowo. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejne nagranie. Wpadłem na, myślę, że ciekawy pomysł, czyli pokazać wam, jak wygląda dzień z życia instalatora. Czyli zaczynamy dzisiaj dzień o godzinie 3.45, pobudka. O 4.30 wyjechałem, lecę do Szczepana, będę u niego o 5. No i co, lecimy dalej na jedną inwestycję, dość daleko po Podłódź. Będziemy tam, myślę, że 8.30. I zaczynamy robotę. Inwestor ma cały materiał PFLexowy do rozłożenia. Kupił go chyba już z roku, albo nawet może 2 lata temu. Miał instalację samemu rozkładać. Oczywiście przyszedł moment już deadline, gdzie hydraulicy wszyscy powchodzili na budowę. Nie wykonał do końca tego. Wahał się, czy robić jednak samemu, czy może wziąć jakąś ekipę. Udało się, że się dograliśmy. No i co, jedziemy mu pomóc rozłożyć to. Przy okazji montujemy od razu dzisiaj rekuperator, robimy instalację prawie na gotowo, tylko bez anemostatów. Oczywiście rozruch będzie w dalszej przyszłości, bo dom jest na razie jeszcze w etapie przed wylewkami, bez zabudów sufitowych. No ale inwestor ma taki swój pomysł i spróbujemy go zrealizować, czyli umieszcza rekuperator w miejscu, w którym jeszcze go nigdy nie montowaliśmy. Trochę mu to odradzałem, jest świadomy tego, czym to grozi. Chcę, żeby tak to było zrobione, także zrobimy to. O, właśnie chyba dzwoni Szczepan, czy wstałem. Także widzimy się później, będziemy robić krótkie wrzutki w ciągu dnia. Zapraszam do oglądania. Podjechałem właśnie pod Szczepana, już do nas idzie, wsiada. I zbieramy się dalej w trasę, przywitamy się z nim tylko i lecimy. Lecimy dalej. Cześć, Szymon. Cześć. Czy witaj się z widzami? Cześć. Słuchaj, wymyśliłem dzisiaj, że nakręcimy taki filmik Dzień z Instalatora, czyli będziemy pokazywać, co tam się u nas po kolei dzieje. Co ty myślisz? Dobry pomysł? Dobry, ja prawie właśnie zaspałem. No widzisz, a ja dzisiaj wyjątkowo punktualnie piąta, właściwie piąta cztery. Jak nigdy. Słuchajcie, mamy pierwszą przygodę. 5.49, wskoczyła nam rezerwa. Oczywiście zagadaliśmy się ze Szczepanem, przyjechaliśmy chyba z 2 stacje, na których mogliśmy stanąć. Teraz najbliższa stacja jest za 50 km. No i co, zobaczymy, czy dojedziemy. Może być problem, chyba że uda nam się gdzieś odbić wcześniej na jakąś stację, ale za bardzo nic nie widać, bo jeszcze dużo stacji na wioskach pozamykane. Widzimy się na stacji. No jak, Szczepan, udało się? Tak, po 7,99. Dobra cena, słaba cena. No, udało nam się znaleźć jakąś stację troszkę wcześniej, także tankujemy i lecimy dalej. No. Także mamy jeszcze Szczepan szósta, 2,5 godziny prawie drogi. No. Lubisz takie wyjazdy? Tak. Bardzo, nie? Więcej się siedzi w aucie jak w robocie. No, taka robota jest elegancka. Stanęliśmy na szybki postój, trzeba kupić jakieś zakupy do jedzenia, żeby było co jeść. Także jesteśmy po zakupach. No i co, lecimy dalej. Tak, sama jest. Dojeżdżamy na inwestycję do inwestora. Dokładnie 4 godziny w trasie, mamy 8.30. No i co, Szczepan? Bierzemy się zaraz do roboty, tak? No tak. No, szybko przejechaliśmy. O, nie tak szybko. Liczyliśmy, że w 3,5 godziny dotrzemy, ale oczywiście kilka postoi było. No i co? Idziemy przywitać się z inwestorem, szybkie rozpakowanie i bierzemy się do roboty. Thank you.
Słuchajcie, dojechaliśmy na inwestycję, Szczepan rozładowuje graty, inwestor przynosi z garażu wszystkie pozostałe elementy, co miał już na budowie zakupione. Miłe zaskoczenie, inwestor powoli zaczął rozkładać samemu instalację. Tak jak widać, nade mną mamy skrzynki rozdzielaczowe obsługujące poddasze. Jest skrzynka nawiewna już zamocowana. Podpięte są do niej przewody, czyli do trzech pokoi. Skrzynka wyciągowa będzie tutaj po prawej stronie tej skrzynki nawiewnej. Zabudowa szachtu zamknie się tutaj razem z kominem. My mamy do rozłożenia całą resztę, spiąć szacht, rozłożyć instalację na podłodze poddasza, czyli obsługującą parter. Przepusty są porobione przez strop, czyli pozakładać puszki, przeduszki, pozaślepiać. Dalej, to chyba najciekawsza rzecz, bo bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ w ten sposób jeszcze nigdy nie montowaliśmy centrali. Teoretycznie w projekcie była na nieogrzewanym poddaszu, ale inwestor wymyślił sobie tak, uparł się, że zrobi centralę w warstwie sufitu poddasza, czyli w warstwie ocieplenia, i od góry tylko ją zamknie i dociepli, i serwis do centrali będzie od góry, czyli od tego stryżku. Od dołu będzie centrala schowana, pod nią będzie normalnie sufit, bez żadnej rewizji, i centrala dokładnie będzie tutaj nade mną, w tym polu, pomiędzy tymi dwoma jętkami, i będzie to centrala Rekunet F350 ERV, czyli centralka bez odprowadzenia kondensatu z wymiennikiem entalpicznym, dzięki czemu możemy ją ułożyć do góry nogami, czyli położyć na plecach od dołu, i od góry będzie dostęp serwisowy z poddasza. Ciekawa sytuacja, zobaczymy jak to się będzie zachowywać. Nie robiliśmy jeszcze takiego układu, pomysł inwestora chce tak, zrobimy. Jest świadomy, że trzeba bardzo dobrze wygłuszyć tą centralę od domu, maksymalnie wygłuszyć hałas centrali, żeby w pomieszczeniach jej nie było słychać. Zobaczymy, na ile się to uda. Oczywiście my byśmy polecali, żeby tą centralę dać do pomieszczenia technicznego, gdzieś w dół. Jest dużo problemów technicznych, żeby dojść tam do tej centrali. A poza tym taki zamysł był pierwotny. Inwestor zamówił materiał chyba już z 2 lata temu, jak zaczął budowę. Wszystko miał gotowe, w ten sposób przygotowane wszystkie skrzynki rozdzielcze. Także będziemy to dalej robić tak, jaki był pierwotny zamysł. Trochę nie po naszej myśli, ale podejmujemy się, pomożemy i spróbujemy to zrobić. Także ja lecę do chłopaków, wrzucamy wszystkie graty i startujemy, bo jesteśmy dość późno, 8:30, 4 godziny w jedną stronę, pewnie 4 godziny z powrotem. Mam nadzieję, że będziemy szybciej robić, krócej dzisiaj robić niż łącznie byliśmy w trasie, także działamy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że inwestor oprócz tego, że rozłożył nam część instalacji na poddaszu, to wykonał także przejście przez ścianę pod czerpnię i wyrzutnię. Możecie sobie zobaczyć jedną z nich. Jest tam w szczycie, nad oknami, przepuszczona rura nierdzewna w izolacji kauczukowej, zapianowana, wypuszczona na odpowiednią grubość warstwy ocieplenia. No i co, my powoli wyrzucamy graty, centrala już leży. Gdzie ten Szczepan? Szczepan gdzieś się kręci, straszny katar go złapał, ledwo co dopiero wyzdrowiał, no ale do roboty jeździ. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą inwestor sam wykonał przed nami, czyli przygotował już wszystkie przejścia i przebicia przez ścianę przy szachcie wentylacyjnym. O, się zdyszałem. Możecie zobaczyć, czyli mamy tu już ładnie puszkę przygotowaną, jest przejście w drugim miejscu. Jest podkucie zrobione, żebyśmy mogli wyjść rurkami, i w trzecim miejscu przejścia do kuchni. My się bierzemy za robotę. Ja zaczynam przykręcać przedłużki do puszek rozprężnych obsługujących poddasze. Szczepan bierze się za przykręcanie konstrukcji, żeby montować puszki. W łazience będą 2 punkty wyciągowe, jeden nade mną, drugi dalej. I tak naprawdę to trochę moja sugestia, mój pomysł, właściwie przekonałem inwestora do tego, bo pierwotnie w projekcie miał zrobiony oczywiście wyciąg na tutaj korytarzu, na poddaszu. Namówiłem go do tego, żeby ten wyciąg usunąć stąd, a przenieść go do łazienki i zwiększyć wyciąg w łazience, bo jak mamy to powietrze przeciągać z pomieszczeń czystych, czyli z pokoi do łazienki,
to i tak przeciągamy to powietrze przez poddasze, a wyciąg powietrza na poddaszu podbija nam tylko bilans sztucznie, niepotrzebnie. Teoretycznie pomaga, bo na poddaszu pod sufitem jest najcieplejsze powietrze i pomaga to parametrowi centrali. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że lepiej ten wyciąg zrobić w pomieszczeniu łazienki bądź kuchni. Lecimy dalej do roboty. Zastanawiasz się, co robię? Takich rzeczy jeszcze nie grali. Jeszcze pan może ponagrywam jakieś złote myśli. Złota myśl. Czekaj. Złota myśl przychodzi mi na głowę. Co dwie minuty mówię ci czekaj, czekaj, a ty stoisz i nie wiesz, o co mi chodzi, bo ja no właśnie, mówię, czekaj, ja mówię słowo czekaj, tak jak ktoś mówi na przykład słowo na K albo nie wiem. Tak, a ja czekam. A ja mówię czekaj, ja jeszcze pan czeka. Dobra, idę do swojej roboty. Czyli co? Zakładamy przedłużki na puszki, nie stosujemy silikonu, bo nie ma takiej potrzeby. Połączenie jest bardzo szczelne, wchodzi rura na ciasno. Generalnie nie ma tu ryzyka, że będą jakieś przedmuchy powietrza, jakieś mikroskopijne, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kluczyk mam jakiś kurski. No okej. Łapiemy na dwa wkręty, w zupełności wystarcza. Rura nam nie lata, nie rusza się. Lecimy dalej. Chciałem wam pokazać puszki starego typu, bo niektórzy, którzy w tym momencie zaczynają mieć do czynienia z wentylacją, nie znają tych puszek. To są puszki starego typu firmy PFLEX. I pierwsze puszki, które były, były z krycami, tak jak widzicie, 4 sztuki przyłączeniowe. Puszka składała się z trzech części, skręcana i w tym momencie mamy konfigurację podejść 5? 4? Nie, w nowych puszkach jest 5. Nowych jest 5? Tak, w nowych puszkach jest 5, nawet nie pamiętam. W starych było 4, jak ktoś chciał zrobić puszkę na przykład na 5 bądź 6 podejść, trzeba było robić puszkę z nierdzewki, taką indywidualną, powiększoną. Co więcej? Co więcej? Aha, wiem co więcej. W tym momencie, tak jak widzicie, puszka była w ten sposób zrobiona, że mogła być i puszką sufitową i podłogową. Tu mamy puszkę podłogową, czyli uchwyty są od spodu. Szczepan właśnie w tym momencie przekręca uchwyty, czyli odkręca. Co Szczepan robisz? Może opowiesz. Odkręcam z jednej strony uchwyt i przekręcam go na drugą stronę puszki. Tu. Dobra, i wtedy z puszki z uchwytami od spodu mamy puszkę z uchwytami od góry i wtedy ją możemy robić jako puszkę sufitową. Kończymy rozkładanie PFLEX-a 50. Szczepan właśnie łapie rurki do stropu. Mamy zakończone rozkładanie całej góry, czyli tak naprawdę 3 pokoje inwestor zrobił sam. My dołożyliśmy tylko 6 rurek do łazienki. Pozakładaliśmy puszki, przedłużki, zaślepki. Na dole rozłożyliśmy całego PFLEX-a, czyli założyliśmy skrzynki z przedłużkami plus rurki wszystkie od skrzynek rozprężnych do skrzynek rozdzielaczowych. Ciekawostka, skrzynka wyciągowa z kuchni jest zrobiona ze stali nierdzewnej na 6 króćców, 6 podejść 50 i kluciec podany mostat FI-160. Za chwilę kończymy łapanie instalacji do stropu. No i co dalej jeszcze tam będziemy robić? No pianę będziemy spinać i później do centrali do czerpni doprowadzać krótce. No dobra, za chwilę się bierzemy za pionę, czyli spinamy puszki rozdzielaczowe z parteru i poddasza, a później montaż centrali. Dobra, mamy godzinę? Nie robimy w ogóle. Strasznie długo. Strasznie długo. 11.18. Jest nieźle. 2 godzinki i 20 minut roboty. Powoli zaczęliśmy, ale powoli się rozkręcamy. Także my może wyjedziemy jeszcze za dnia dzisiaj. Okej, działaj dalej.
Słuchajcie, wpadliśmy na taki pomysł, żeby wam pokazać jedną rzecz, czyli podpięcie przewodu Sonodec do puszki rozdzielaczowej. Wpadło mi to do głowy ze względu na to, że jakiś czas temu jeden inwestor, któremu dostarczaliśmy cały materiał do Szwecji i wykonywał sobie sam instalację, mówił, że miał bardzo dużo problemów, żeby te sonodeki pozakładać, że się z tym umęczył. A generalnie jak się przygotujemy do tego dobrze, to jest bardzo prosta sprawa. Więc może pokażemy, jak my to robimy. Szczepan bierze kamerę, a ja spróbuję po kolei pokazać co i jak. I tyle. Dobra. Na początek jeden już założyliśmy, ale mam pomysł, żeby to pokazać, czyli mamy kluczyk sonodeka, wygląda on w ten sposób. Robimy taką rzecz, że musimy wywinąć tą folię zewnętrzną pod wełnę, żeby zachować tu do końca ciągłość izolacji. Nie zakładamy go tak i w ten sposób łapiemy, tylko robimy taki manewr, że delikatnie sobie możemy wyciągnąć wewnętrzną część. I teraz chowamy sobie wełnę do środka i zawijamy warstwę zewnętrzną, jakieś powiedzmy, nie wiem, 10 cm pod wełnę. Można to zrobić w inny sposób, włożyć wewnętrzną część do środka i wywinąć, wtedy jest łatwiej, ale jest ryzyko, że nam się coś nasypie do środka wełny, także można się troszkę pomęczyć, ale jesteśmy pewni, że nam nic tam nie naleciało. To jest pierwsza rzecz. Następną rzeczą jest przygotowanie wewnętrznej części sonodeka, czyli aluminiowej rury, i trzeba ją troszeczkę wyprostować ręką, żeby porozciągać, żeby nam po prostu ładnie weszła na mypel w puszce rozdzielaczowej. To jest akurat przewód FI200. Trzeba pamiętać, żeby zostawiać tą folię, nie zrywać jej i zapinać tajsa w miejscu folii i aluminiowej i folii tej. Dobra, jak to mamy przygotowane, wydaje mi się, że powinno mi się udać. Następnym krokiem jest przygotowanie sobie opasek zaciskowych. I my z reguły stosujemy opaski cienkie do złapania wewnętrznej części sonodeka, a grube opaski zakładamy na zewnętrzną. Trzeba pamiętać, żeby stosować dobrej jakości opaski, żeby się nie urywały i były no po prostu dobrej jakości, bo raz Szczepan kupił gdzieś na Allegro i okazało się, że są do wyrzucenia. Oczywiście jak ktoś ma dłuższe, to stosuje jedną. My mamy kupowane w PFLEXie, dlatego trzeba włączyć dwie. Możemy sobie już ją delikatnie nawet zapiąć tu na rurę i dodatkowo powiedzmy, że będę potrzebował dwie opaski grube. Dobra. Wchodzimy na drabinę. Spróbuję samemu go założyć. Dolny jest łatwiej założyć, także pokażemy, jak go włożyć na górną skrzynkę rozdzielaczową. Ok. Dobra. Jesteśmy przy skrzynce i teraz spokojnie, nie nerwowo próbujemy nałożyć, trzymając tutaj kruciec oczywiście od dołu. Mam troszeczkę źle obcięty, ale może. Może mi się to uda. Teraz jak już nam trochę wszedł, łapiemy go całego, delikatnie kręcąc w lewo, w prawo i naciągając. Po prostu go usuwamy i elegancko mam teraz się schował. W tym momencie najważniejsza rzecz na nyplu, może Szczepan pokaże tu na górze, bo schowali. Na nyplu jest taki rowek i na tym rowku musimy zapiąć na naszą opaskę. Wtedy jesteśmy pewni, że o, ładnie skoczył teraz Ajsik na to swoje miejsce i w tym momencie jesteśmy pewni, że kruciec tam nie spadnie, trzyma się dobrze, jest całość złapana.
obcinamy sentensa. I teraz jak już to mamy, możemy sobie założyć jedną opaskę na zewnętrzny, pamiętając o tym wywinięciu. I teraz po prostu nakładamy sobie cały przewód do góry i zapinamy opaskę górną. Tutaj mamy trochę ciasno. Opaskę górną nad opaską dolną. Ona nam się ładnie zepsze na tej dolnej i nie ma możliwości, żeby nam przewód zjechał w dół albo nam się to rozpięło. Dobra. Szczepan, może podasz mi jeszcze jednego, bo mi spadł. Tu już względy w sumie tylko ewentualnie jakieś estetyczne, wizualne. Można dać drugą opaskę powyżej. Zresztą tak jak mamy to obok, żeby trochę ten przewód jeszcze powyżej docisnąć, żeby to lepiej wyglądało. Obcinamy. Generalnie operacja jest w miarę prosta, tylko trzeba podejść do tego spokojnie, nie nerwowo i się na pewno uda. Dobra, lecimy dalej z roboty. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po robocie. Na dziś koniec pracy. W sumie już mamy posprzątane, pogadane z inwestorem, możemy jechać do domu. W sumie nie wiem, która jest godzina, ale godzina jest 15, także całkiem fajnie poszło. No i co? Może pokażę szybko, co mamy porobione. Czyli o instalacji PFLEX-owej już mówiłem, cała rozłożona, spięty pion, skrzynki rozdzielcze górne z dolnymi, plus dodatkowo zamontowana centrala, strasznie nietypowo. Możemy ją zobaczyć tylko od spodu. Jest to F350 Rekuneta, ponieważ od dołu będzie zabudowana. Minimum 15 cm wełny tu będzie, albo jakiegoś materiału akustycznego, ze względu na to, że wiadomo, jest ryzyko, że trochę tu może być ją słychać. Także zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Inwestor zaryzykował, od góry ją będzie przykrywał i docieplał. Sam nie wiem jeszcze czym. Na tą chwilę ona jest poniżej wysokości góry tych jętek. Także będzie tam musiał dodatkowo jakieś zrobić pogrubienie. No ale taki miał pomysł, nie chciał centrali dać na poddaszu i może słusznie. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Na tą chwilę tyle. Także tak wygląda nasz dzień pracy. Dzisiaj w sumie całkiem fajny, bo dużo rzeczy było już zrobionych. My trochę pomodziliśmy. W miarę szybko poszło. Zostało nam 4 godzinki trasy do domu. I tyle. Może ten filmik wrzucimy w ten piątek. Ja Was zapraszam do dawania subskrypcji, dawania łapek, oczywiście pisania komentarzy i widzimy się w kolejnych odcinkach, chociaż może jeszcze coś nagramy z trasy. Trzymajcie się, cześć.